Witam wszystkich serdecznie. 28 listopada mamy dzisiaj. Godzina jest 18, za 5:06. Wiecie co, chciałbym się dzisiaj podzielić z wami kilkoma myślami. Trzymam w ręce telefon czy kamerę. Zaraz ustawię to na stojaku. I powiem wam, z czym dzisiaj do was przychodzę. Okej. Słuchajcie, mam tutaj taki mój mały komputer, w którym oglądam film. W tej chwili wyłączę, ale chciałem się z wami podzielić tym, co oglądam i dlaczego oglądam i co w ogóle chciałem wam dzisiaj powiedzieć. To jest serial, amerykański serial, nie wiem jak to się mówi, Chosen się pisze, Chosen, Chosen chyba. Wybrany. Mam w ogóle dzisiaj słaby głos, będę trochę popijał, bo znowu taki słaby głos mam. Przepraszam. Ktoś mi przysłał taką propozycję, żebym obejrzał film, amerykański film, serial pod tytułem Wybrany. Wiecie co, seriali nie znoszę z założenia, jak tylko serial jakiś miałbym oglądać jakiś serial, przepraszam, muszę poprawić nóżkę, bo mi tam, no mam tak w głowie, że jak coś jest nie w poziomie, to mi się coś w głowie przestawia. O, teraz jest lepiej, dzięki. Ktoś mi wysłał link do tego amerykańskiego serialu, nie wiedząc chyba nawet, że ja seriali nie cierpię. I wszedłem na chwilę w stronę Filmwebu chyba, żeby zobaczyć, co to jest, o co tutaj chodzi, co to za Wybrany, co to znowu ktoś sobie wymyślił. I wiecie co, i przeczytałem, że jest to serial, który ma bije wszelkie rekordy oglądalności na świecie, na całym świecie. Wyobrażacie sobie, 230 milionów ludzi ogląda ten serial. Z kimś rozmawiałem jeszcze też i ktoś mi powiedział, że jeżeli cały świat coś ogląda, to jest to ze świata, to nie może być z Boga. I wiecie co, z takim wielkim uprzedzeniem usiadłem do pierwszego odcinka, żeby zobaczyć. I z modlitwą w sercu mówię, Boże, nie chciałbym odpłynąć gdzieś, oglądając jakieś, nie wiem, jakieś byle co i marnować czas, którego mam przecież nie za wiele. I zacząłem oglądać pierwszy odcinek. Obejrzałem ten pierwszy odcinek z tak mieszanymi uczuciami, że sobie nie wyobrażacie. Tak jak kiedyś oglądałem też taki serial, mój syn mi polecił, Mesjasz, który też oglądałem pierwszy, drugi, trzeci odcinek z ogromnie mieszanymi uczuciami. Nie wiedziałem, jak do tego podejść. Ale potem zobaczyłem pewien przekaz, ale nie podprogowy, tylko pewien przekaz, ewangeliczny przekaz. I mam przekonanie, że Bóg natchnął ludzi, niektórych ludzi, żeby robili pewne rzeczy, żeby dzielili się Ewangelią na swój sposób, tak jak oni to potrafią robić. I jak oglądałem ten serial Wybrany, obejrzałem jeden odcinek, potem drugi odcinek, potem trzeci odcinek. To są takie niektóre dłuższe, niektóre krótsze odcinki. Tłumaczenie jest, niestety trzeba
włączyć napisy, bo nie ma lektora polskiego. No, ja wiele tracę, dlatego że lubię z lektorem filmy. W ogóle przekaz, jak jest, to wolę lektora niż czytanie, zwłaszcza na ekranie monitora. Ale zacząłem oglądać, zamontowałem sobie nawet aplikację thechosen.pl, chyba to się tak nazywa, aplikacja na Playu. Okazuje się, że stworzono aplikację do darmowego oglądania tego serialu. Nieprawdopodobna rzecz. Dwa chyba sezony są w tej chwili, może trzeci już jest, nie wiem. Obejrzałem pierwszy sezon. Chyba 7 czy 8, chyba 7 odcinków. Zacząłem oglądać drugi sezon. Jestem, nie wiem, w połowie chyba drugiego sezonu i powiem wam, że jestem oczarowany. Jestem oczarowany i zdumiony tym, co niektórzy ludzie robią w tym świecie. Wiecie co? My czekamy na wylanie Ducha Świętego, na wylanie deszczu wieczornego, gdzie Ewangelia będzie głoszona całemu światu. Już o tym wielokrotnie mówiłem. 18 rozdział Księgi Objawienia, gdzie tam Pan Bóg mówi: wyjdźcie z niego, ludu mój. Zachęca i nawołuje. Nawołuje swój lud, czyli ludzi, którzy słyszą ten cichy głos w sercu. Nawołuje do tego, żeby opuścić Babilon, żeby opuścić to pokręcone myślenie tego świata i żeby wrócić do Boga. 14 rozdział Objawienia mówi o tym: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż przyszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, wody, źródła wód i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? I zawsze się zastanawiałem, jak Ewangelia może dotrzeć do ludzi. Jak? Mówię: Boże, jak Ty to zrobisz? Przez internet, tak, to ja już to odkryłem, że Bóg to zrobi przez internet, bo to jest sposób na przekaz, żeby to trafiło wszędzie, do każdego człowieka. I wiecie co? Mam przekonanie, że ten serial The Chosen, nie wiem jak, że ten serial to jest głos Boży, który puka do ludzkich serc, żeby ludzie otworzyli serca i żeby wrócili do Boga. Wiecie co, jest tak pięknie przedstawiony Jezus w tym serialu. Tak pięknie to wszystko jest zrobione. Bardzo proste to jest. To nie są jakieś tam, nie wiadomo, wiecie co, jakaś amerykańska produkcja kosmiczna. Nie. Ale jest to zrobione tak sugestywnie i tak piękny przekaz jest, że powiem wam, że co odcinek to gdzieś porycza się. Niesamowite. Może ja stałem się takim miękiszem, miękiszonym jakimś przez tą moją chorobę. Nie wiem, zastanawiam się też, czy tutaj nie ma jakiegoś wpływu na mnie ta choroba. Może mieć i dopuszczam taką ewentualność. Ale wiecie co? To, co odnajduję, to, co widzę dookoła, co się dzieje, to są rzeczy dla mnie niebotyczne. My robimy akcje misyjne, ewangelizacje. Jeździmy do różnych krajów, opowiadamy o Chrystusie. To są piękne rzeczy, naprawdę piękne. Karmimy głodnych, wykupujemy z niewoli niewolników gdzieś tam w Pakistanie czy w tych krajach muzułmańskich. Przedziwne to wszystko jest. A Bóg pobudził jakichś ludzi do zrobienia serialu. Nie wiem, skąd oni... Gdzieś musieli znaleźć sponsorów, którzy sponsorują nagrywanie tych filmów. I wiecie, co to jest? Ewangelia. To jest połączony i Stary, i Nowy Testament. Te wszystkie elementy tam są ujęte i pokazywany jest obraz Boga. Wymalowany w tym filmie, w tych filmach, w tym serialu jest obraz przepięknego Boga, który w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na świat. Syn Boży przyszedł na świat, urodził się tutaj i chodził po ziemi. I w tym serialu tak pięknie jest to pokazane, bo można to wyczytać oczywiście czytając Ewangelię. To wszystko, co tam jest, te najważniejsze rzeczy, one są po prostu dosłownie cytowane z Ewangelii rozmaitych.
Ale tutaj jeszcze autorzy serialu pokazują to w przepiękny sposób, obrazowo, jak oni to widzą. Scenarzysta, reżyser, w ogóle producenci, masa ludzi tam przy tym współpracuje, pokazują klimat czasów Jezusa i pokazują samego Jezusa. Przepiękną postać, wiecie co? Przepiękną wewnętrznie, duchowo. Zewnętrznie on jest zwyczajny. Rzeczywiście tam Jezus. Piękno Jezusa w tym serialu jest pokazane w grze aktora, w jego spojrzeniach, w uśmiechu. Wiecie co? Oglądam to i nie mogę wyjść z podziwu, jak niesamowicie ci ludzie grają. Dzieci, które tam są zatrudnione, jak grają w tym filmie, w tym serialu. Wiele tam jest ujęć z dziećmi. Ci aktorzy, wiecie co, tam, jeżeli ktoś będzie oglądał, to musi wyłączyć dotychczasowe myślenie, całą chronologię, teologię, to wszystko, co znał, jeżeli chce wejść w ten klimat i po prostu dać się porwać temu klimatowi. Nie bójcie się. Ja się bałem na początku, naprawdę się bałem, byłem bardzo czujny, bardzo ostrożny. Teraz też jestem czujny i ostrożny. Ale daje się ponieść tej fali, która porywa moje serce. Coś pięknego. Wiecie co? Jestem po prostu oczarowany. Jeszcze raz powtarzam. I Bogu dziękuję za to, że natchnął ludzi i oni to zrobili i robią być może. I Ewangelia o Chrystusie, o Jezusie Chrystusie jest przekazywana ludziom współczesnego świata. Niesamowite to jest. Polecam całym sercem. Polecam. Naprawdę polecam. Jeśli macie możliwość i lubicie to, polecam. Tak jak polecam książkę Życie Jezusa Ellen White, którą notabene Iwonka przetłumaczyła. Przepiękna książka o życiu Jezusa. Nie wiem, czy w tym serialu korzystano z tych książek, czy nie, nie wiem. Czy z samej Biblii, tylko nie wiem. W każdym razie jest tyle tak pięknego przekazu tych Bożych spraw nam dzisiaj, dla nas, że jestem zdumiony, jak Bóg pięknie to wykonuje, tą pracę, jak On to robi, jak pobudza ludzi. Jak ci ludzie wykonują to dzieło, do którego Bóg ich zachęcił, polecił im tą pracę. Wiecie co? Oglądajcie. Możecie wejść sobie na stronę thechosen.pl. Jest taka strona i tam można wejść. Ja w komputerze właśnie mam to zrobione w ten sposób, że thechosen.pl otwieram. Tam różni ludzie z różnych denominacji się wypowiadają. Są księża katolicy, są pastorzy protestanci, są normalni ludzie. Bo tutaj nie ma podziału. Bóg nie dzieli ludzi. I są cztery metody, że tak powiem, na obejrzenie. Można ściągnąć to sobie, można oglądać online. Ja sobie uruchomiłem to oglądanie online. Jest na Macintosha, na iPhone'a, na iPady rozmaite. Można wejść na zwykły telefon z Androidem. Jest też ta aplikacja. Wchodźcie, oglądajcie, przeżywajcie. Niech was to prowadzi do Biblii. Czytajcie Biblię, módlcie się, badajcie i po prostu dajcie się porwać Bogu. To jest czas, gdzie Bóg porywa ludzi, porywa swoją miłością. To tyle o tym filmie. Dzwonią do mnie ludzie i piszą do mnie ludzie z różnych stron, naprawdę świata. Powiem wam, że jestem w szoku. Jest dwóch mężczyzn, którzy gdzieś mieszkają między Warszawą a Łodzią. Nie będę mówił skąd.
jak to słyszą, to będą wiedzieli, o kim mówię, którzy postanowili, już datę wyznaczyli, chcą mnie odwiedzić, chcą przyjechać do mnie. Powiedzieli, że choćby na pół godziny przyjadą do mnie w piątek, żeby nie podróżować w szabat. Wiecie co, jestem znowu oczarowany. To, co oni mi mówią, co ten mój przekaz, którym dzielę się w tych filmach, tak dotknął ich serc, że zdecydowali się przyjechać, odwiedzić mnie, uściskać. Wiecie co? Faceci nie płaczą, ale ja stałem się płaczącym facetem. Naprawdę często płaczę, jak jeden z tych mężczyzn, jak mi, no powiem imię, Andrzej. Jak Andrzej mi opowiadał, co te moje filmy, co ten przekaz mój jemu zrobiły. On mi opowiadał o tym, co mu to zrobiło. Wiecie co? Pobeczałem się przy nim. Wstyd mi było, głupio, bo no ja jestem nauczony, że faceci nie płaczą, nie? Mężczyźni nie płaczą, ale nie, płaczą. Mężczyźni płaczą. Jak pobudziło go to z powrotem, przyprowadziło do Słowa Bożego, do Boga, do poznawania. Dzieli się tym ze swoim przyjacielem, z Piotrem, który notabene jest podobny do mnie. Rzeczywiście, jak w niedzielę zaprosili mnie do rozmowy na Messengerze, byli gdzieś tam w kawiarni i rozmawialiśmy sobie na wideo. Naprawdę, Piotrek jest tak podobny do mnie, że szczupły, okularki, taki zarost jak ja, łysy, tak jak ja. Zaczęliśmy rozmawiać. Wiecie co, no rozwala mnie to. Jestem naprawdę... Bóg dotyka mojego serca w taki sposób, że ja nie wiem, co się dzieje. Tracę kontrolę czasami nad tym wszystkim, co się dzieje. I jestem Bogu tak wdzięczny za tych wszystkich ludzi, za kontakt, za to, co dostaję, co od was dostaję. Piszecie do mnie. Dzisiaj do mnie napisała Ewa. Wcześniej napisała do mnie też kobieta, która z Niemiec napisała. Stenia bodajże. Wiecie, to już gubię imiona. Dzieliła się ze mną też swoimi przemyśleniami, tym, co Biblia robi w jej sercu. Bóg kroi mnie, ale kroi mnie na żywca. Robi operację na żywca na moim sercu. I pokazuje mi, że czas jest bliski. Że On wywołuje ludzi. Wywołuje ludzi z Babilonu, z tego chaosu myślowego, chaos taki myślowy, jest coś takiego. Wywołuje ludzi, wiecie co, z ludzi uwikłanych w tym świecie. To jest ten świat poplątany, gdzie wszystko w tym kotle się miesza. Religia, polityka, bankowość, lęk. Wojny, to wszystko w tym tyglu kotłuje się i miesza i napędza ludzi lękiem. Napędza lękiem, także ludzie się gubią w tym świecie, ale odnajdują Boga. Wiecie co, w tym zagubieniu zaczynają wołać do Boga i okazuje się, że Bóg słyszy. Bóg słyszy te modlitwy. Ewa dzisiaj do mnie zadzwoniła i mówi, naucz mnie, jak mam się modlić. Coś niebywałego. Jak ja mogę nauczyć? No nie mogę nauczyć, ja mogę tylko powiedzieć, jak ja się modlę. Wiecie co, modlę się, dzisiaj się modliłem z Jasiem i z Basią. Takich pięknych ludzi Bóg mi stawia na drodze, mówię wam, że... I uczymy się, my się wszyscy uczymy, bo ja nie jestem nikim, ja nie jestem żadnym guru, żadnym nauczycielem i nie chcę być.
Modlę się i proszę Boga, żeby mnie chronił przed taką pokusą, żebym stał się gdzieś dla kogoś autorytetem. Absolutnie nikim nie jestem. Jestem płodem poranionym. Ale jestem tak Bogu wdzięczny za to, co robi ze mną, za to, co robi z ludźmi wokół mnie. Ludzie do mnie przyjeżdżają, dzwonią, piszą, tak jak mówię, i widzę, co się dzieje. Dzieją się nieprawdopodobne rzeczy, niebotyczne rzeczy. Bóg dotyka serc ludzi, łączy tych ludzi, wiecie co, i prowadzi do jakiejś wspólnoty, do takich mikrowspólnot. Bo te duże wspólnoty, one gdzieś coś zgubiły. Coś się pogubiło. Te duże wspólnoty, te wielkie wspólnoty, one oczywiście chcą mieć patent na prawdę, na jedyne zrozumienie. Nikt tak nie rozumie jak my, tutaj nasza denominacja, czy nasz kościół. Tak, wiele kościołów ma wiele do powiedzenia, wiele racji. Tak jest. Ale gdzieś się pogubiono, dlatego że zbudowano hierarchię. W tym filmie jest pięknie pokazane właśnie to, jak Jezus mówi, że hierarchia nie. Jak rozmawia z Samarytanką, jest tam odcinek jeden poświęcony Samarytance. Jejku, jak to jest pięknie pokazane. Tak mogło być. Oczywiście to jest tylko wizja reżysera. Ale tak rzeczywiście mogło być. I on tam mówi do niej: w Samarii, jest w Samarii, przy studni Jakuba. Studni, którą Jakub wykopał. I ta Samarytanka mówi do niego: a co wy Żydzi myślicie, że co, że wy jesteście jacyś tam lepsi? Jezus wtedy odpowiada, mówi: w Jerozolimie jest świątynia. Ale Bóg szuka, wiecie co, ja to znajdę, bo to w Ewangelii Jana jest, poczekajcie, ja to znajdę. Bo to są naprawdę słowa niezwykłe. Czekajcie, co ja zrobię? Dobra, już mam. To jest Ewangelia, 4 rozdział, jak rozmawia z Samarytanką. Chłopaki poszli gdzieś tam do miasta po zakupy. No i on przy studni jest sam z tą kobietą. Jezus jest sam z tą kobietą. I prosi ją o wodę do picia. A wiecie co, przeczytam kawałek z tego. 4 rozdział. Od 4 wiersza. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. 6 godzina według tamtego sposobu liczenia to jest południe. Dzień się zaczynał gdzieś o 6 rano. 6 godzina, południe, 12. Dzisiaj, no dzisiaj byśmy tak powiedzieli. Było około 6 godziny. 7 wiersz. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Tu jest dopisek w nawiasie, nie wiem, czy to jest w oryginale, czy nie. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Mówi do niego: panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Zastrzygła uszami i zaciekawiła się. No bo on tutaj ją prosi o wodę, Żyd. To dla niej było zdumiewające, przecież Żydzi nie poproszą Samarytana o wodę, bo to
są nacje, które się nienawidzą. No i ona pyta, no przecież studnia jest głęboka, ty nawet nie masz czerpaka, bo ona miała czerpak, miała dzbany, wszystko miała co potrzebne. I pyta go, czy ty może jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Ona się utożsamia z Jakubem. No bo Samarytanie to jest potomstwo Jakuba, oczywiście. Ci Żydzi, którzy zamieszkiwali te tereny z Samarii. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. On jej mówi o czymś, co jej się w ogóle w głowie nie mieści. Używa, wiecie co, porównania wody, ale używa tej wody do tego, żeby coś pokazać jej, za czym ona gdzieś tęskni w środku. Każdy człowiek tak naprawdę tęskni za pokojem w sercu, za życiem wiecznym, za, wiecie co, za takim dotykiem miłości i za wejściem do królestwa miłości. Każdy tęskni za tym. Odpowiedział jej Jezus, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto się napije tej wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął, bo będzie ona źródłem, ona będzie tryskała z tego człowieka. Rzecze do niego niewiasta, 15 wiersz. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Wiecie co, nie było kranów. Tam trzeba było naprawdę się nanosić wody, natargać. Ta woda była do picia, do gotowania, do mycia. Woda jest niezbędna do życia. Dzbany ciężkie musiała targać. I ona mówi, daj mi jej, żebym nie pragnęła i tu nie przychodziła. I on do niej mówi, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Takie zdanie pada. I zawołaj męża. I nagle, wiecie co, cofnęło ją. W tym filmie jest to przepięknie pokazane. Naprawdę niesamowicie. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Nie chciała mu wyjaśniać, tłumaczyć, tylko powiedziała, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. I on zamurowało. Wiecie co, bo on powiedział jej o czymś, z czym ona się nie obnosiła. On Żyd, gdzieś tam nie wiadomo skąd, nie stąd, nie od nas, skąd on te rzeczy wie. Skąd on zna moją przeszłość. Obejrzyjcie w tym filmie, jak to jest pokazane. Jejku, ta kobieta normalnie rozwaliła. To ją rozwaliło. Jezus ją rozwalił, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Ona się rozbiła o kamień. Bo jeśli ktoś się nie rozbije o kamień, to ten kamień kiedyś go zmiażdży. O tym mówiliśmy już. Wielokrotnie. Bóg nikogo nie niszczy, ale jeżeli człowiek nie rozbije się o Chrystusa, to ta prawda, świadomość, to wszystko to go zabije, to go zniszczy. Jeśli nie, jeśli ma coś, jeżeli coś ukrywa przed Bogiem, to go zniszczy, grzech go zniszczy. 19. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. I w tym filmie, wiecie co, to jest tak pięknie pokazane. Jejku, ten człowiek, który robił ten film, tak czuje to. Tak czuje ten przekaz ewangeliczny, który jest tu zapisany. Bo tutaj między słowami my musimy zbudować przestrzeń, która musi zostać wypełniona życiem. Przestrzeń wypełniona życiem. I reżyser pięknie to pokazał w tym filmie.
Czy tak dosłownie było? Nie wiem, ale czy rzeczywiście w jej życiu tak było? Nie wiem, ale tak jak ta wizja reżysera, ale to nie ma znaczenia. Istota rzeczy została pokazana, pięknie ujęta. I ona do niego mówi: Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Wiecie, co ją zatkało? Ona nie wiedziała, co powiedzieć. I mówi: Wy, nasi ojcowie, nasi, nie, wasi ojcowie na tej górze oddawali Bogu cześć. Wasi ojcowie, Żydzi, na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, wy, czyli Żydzi, mówi do Jezusa, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. No przecież tu, przy tej studni, jak Jakub wykopał tą studnię, on tam postawił ołtarz Bogu. Te ołtarze zostawiali zawsze pokolenie z Izraela, czyli Jakuba. Zostawiało zawsze pomniki takie z 12 kamieni, ołtarze takie, które były miejscem, które to były ślady takie, gdzie spotkaliśmy Boga. Tu spotkaliśmy Boga. I ona do niego mówi: Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie. Bo nagle rzeczywiście w Jerozolimie stanęła świątynia, nie? Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, wierz mi, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wiecie, co tutaj jest napisane? Ludzie wprowadzają, my wprowadzamy podziały. Żydzi wprowadzili taki podział, że tylko tu, tylko w Jerozolimie. Tu przecież jest świątynia. Tak, to prawda. To prawda, taka była prawda. Świątynia zawierała masę tam rzeczy i świątynia niebiańska, która jest opisana w liście do Hebrajczyków, ona zawiera te wszystkie insygnia, nie wiem, te elementy wszystkie, które na coś wskazują, ale Bogu tak naprawdę nigdy nie chodziło o to, żeby w jednym miejscu tylko, żeby ludzie pielgrzymowali do jednego miejsca. Dzisiaj takie podziały są. Jedni mówią: w Jerozolimie, odbudujemy świątynię, musimy tam dobrać się do tego wzgórza, na którym jest w tej chwili meczet Omara. Musimy to zgruzować, bo tam musimy postawić świątynię, bo tam będziemy oddawali Bogu cześć. Czy Bóg tego szuka? I ona mówi, że przecież myśmy tu oddawali cześć, a wy Żydzi mówicie, że tam. Jezus mówi: tak, to prawda, tam jest świątynia. Ale mówi do niej 21: Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Ani w tym kościele, ani w tym kościele nie będziecie oddawali czci Ojcu. Ani w Medjugorje, ani w Watykanie. Ani gdzie wy sobie tam wymyślicie. Nie, to nie tak. Jeszcze raz. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, tu, gdzie jest ta studnia, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Żydzi wiedzą, dlaczego, o co chodziło w tych rzeczach wszystkich, w świątyni, w tych ceremoniach świątynnych, oni to wiedzą, wiedzieli. I on mówi: wy czcicie to, czego nie znacie, bo wyście tak daleko już odeszli w Samarii od tych spraw, bo zwiedzenie, które przyszło na część Izraela, doprowadziło do tego, że zagubiliście całkowicie istotę rzeczy. I mówi: wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Istotnie, zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus pochodzi od Żydów. Wszystko pochodzi od Żydów. Zakon, cała księga pochodzi od Żydów.
lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by tak Mu cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wow. Zobaczcie. Jezus mówi, że nadchodzi czas. Ani tu, ani tu. Lecz w duchu i w prawdzie. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? On tutaj tłumaczy dalej. Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W duchu wpływa na Was Duch Święty. Duch Boży pracuje na Wasze serca. Duch Jezusa, kiedy Jezus zmartwychwstał i odszedł do nieba, został tutaj swoim duchem, jest obecny tu swoim duchem. On mówił wielokrotnie, przyjdę do Was, będę z Wami, aż do skończenia świata, duchem swoim będę. To są te dziwne rzeczy. 25. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Ona mówi, ja wiem, że ma przyjść Mesjasz, ja znam tą całą historię. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I on mówi, ja jestem Nim. Do niej mówi, wiecie co? Puściła te dzbany z wrażenia i z radością poleciała, zostawiła to homonto, wszystko zostawiła, porzuciła i poleciała do miasta. Poleciała do miasta i wiecie co? Przyprowadziła potem całe miasto. No i tutaj Biblia mówi, że w tej właśnie chwili przybyli uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Chodźcie, zobaczycie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, Mistrzu, jedz. A On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym Wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Jezus nie musi jeść. Dla Niego być głodnym nie było problemem. Jeżeli ktoś potrzebował wsparcia, pomocy, dla Niego nie było problemu, że nie zjadł kolacji, nie zjadł obiadu, nie zjadł 40 dni, nie jadł. Ja mam, dzisiaj minęło 28 dni mojej głodówki, jak nie jem. Można nie jeść, można nie jeść, można nie czuć w ogóle głodu po iluś tam dniach, nie czuję się. Ja nie mam łaknienia. Jestem słaby, coraz słabszy jestem. Dzisiaj mi drżały nawet ręce. Ale wiecie co, w momencie, kiedy zadzwonili do mnie ludzie dzisiaj, ja dostałem znowu takiego kopa, takiego, jejku, taki, wiecie co, takiego energetycznego kopa, no już tak powiem. I Bogu dziękuję. Wiem, co to jest. Jak On mówi, że mam inny pokarm. Ja nie muszę jeść. Moim chlebem jest czynić wolę Ojca. I wiecie co? No dzisiaj, jak miałem nagrywać ten film, ja czułem się taki pusty. Mówię, Boże, co ja mam do ludzi mówić dzisiaj? Nie czułem w ogóle tego, bo niczego nie przygotowywałem sobie. Ale tylko czułem, że chciałbym się podzielić czymś. No i doszedłem do wniosku, że podzielę się tym, że oglądam ten serial. Że przeżywam go tak bardzo, bo go przeżywam rzeczywiście. I dzielę się z Wami tym, co wyczytuję ze Słowa Bożego. Bóg jest miłością. Bóg robi wszystko, żeby nas zahaczyć o siebie, żeby nas pociągnąć do siebie. Bóg jest duchem.
I ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. 24, wiersz 4:24. W duchu, czyli to, co przychodzi do mnie i muszę sprawdzać, czy to, co mówię, to, w co wierzę, czy jest prawdą. Muszę badać, czy to jest prawdziwe. W duchu i w prawdzie. Bo wielu dzisiaj ludzi, ktoś mi zadał pytanie, kogo mam słuchać, jakich pastorów mam słuchać? I padło tam wiele nazwisk pastorów. Ja mówię, wiesz co, możesz słuchać wszystkiego, słuchaj wszystkiego. Bóg nie zabrania ci niczego słuchać. No tak, ale boję się, że ulegnę zwiedzeniu. Tak, dlatego masz Słowo. Dlatego masz Słowo Boże. No tak, ale... Ale mówi, wiesz co, ja już nie wiem, czy człowiek żyje po śmierci, czy nie żyje. Wysłałem mu kilka linków do, bo to dzisiaj też było, do wykładów, które traktują o tym, czy po śmierci żyjemy. Wysłałem zdjęcie, zadałem mu pytanie z listu do Tymoteusza, z drugiego listu. Czekajcie, to było... To było. Czy z pierwszego, zaraz wam powiem. Czekajcie, muszę znaleźć. Zada mi to pytanie, czy człowiek jest nieśmiertelny, czy dusza jest nieśmiertelna. Ja mówię, wiesz co, czytaj Biblię. I przeczytałem mu z pierwszego listu do Tymoteusza 6:16. Od 15 przeczytam. Albo wcześniej, od 14. Od 13, przepraszam. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, który wszystko ożywia. Czyli jeżeli jest coś martwe, Bóg ożywia. Przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez znagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli zachowuj przykazanie, nie? Jakie przykazanie? Te, którym jest Słowo Boże, Biblia. Który we właściwym czasie, 15 wiersz, 6:15, który we właściwym czasie objawi, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów, pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. I jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. I zadaję mu pytanie. Zrobiłem screen tego, zdjęcie tego fragmentu. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej. I pytam się, kto ma nieśmiertelność? No i on wtedy powiedział, jedyny, który ma nieśmiertelność, Bóg. No to wszyscy inni jacy są? Śmiertelni. Potem mu otworzyłem. Dwa teksty mu tylko dałem. Tworzyliśmy księgę kaznodziei. Bardzo prosta rzecz i mówię, czytaj. Mówię, zobacz, czytaj. Badaj i ty sobie sam musisz znaleźć odpowiedź na to pytanie. I tutaj też zaznaczyłem tutaj ołówkiem, w taki kwadracik wziąłem i przeczytałem mu to. Na co natknie się, wiecie co, tych tekstów jest masę w Biblii. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, dokąd my wszyscy zmierzamy? Do krainy umarłych. Nasze życie się skończy w pewnym momencie. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Co Biblia mówi, że w krainie umarłych
po śmierci jest życie, czy nie ma życia? No ale on mówi, ale tu pastor taki, podał tam nazwisko, mówi, pastor Cyrikas mówi to, a pastor Kulec, co myślisz? Ja mówię, wiesz co, piękne rzeczy mówią, zwłaszcza Kulca, bardzo lubię, Mirosław Kulec, bardzo lubię go słuchać, naprawdę, to jest człowiek z takim wyczuciem i z takim dobrym duchem. No ale on wierzy w piekło, wierzy w duszę nieśmiertelną. I mówię, słuchaj tych, ale weryfikuj te pewne rzeczy. Sprawdzaj, czy pokrywają się ze Słowem Bożym. Jedyny, który ma nieśmiertelność, Bóg tylko ma nieśmiertelność. Wszyscy są śmiertelni. Aniołowie, szatan, ludzie, wszystko, co się urodziło, wszystkie istnienia, wszystkie istoty, wszystko jest śmiertelne oprócz Boga. I tych, którym Bóg da nieśmiertelność, bo Bóg daje w darze nieśmiertelność. Przecież życie wieczne czym jest dla nas? To jest dar nieśmiertelności, dar życia wiecznego, życia zawsze. Ale w jaki sposób my będziemy to realizowali? Będzie drzewo żywota, z którego będziemy jedli owoce i jedząc te owoce będziemy żyli, nie będziemy umierali. Wyobrażacie sobie? Ale odjazd. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I wiecie co? I jak mu to przeczytałem, to widziałem, że ucieszył się, że Biblia, czyli słowo prawdy, otworzyło mu się. I mówię, słuchaj tych wszystkich ludzi, jak mówią rzeczy dobre, ale jeżeli mówią coś sprzecznego z Biblią, odrzucaj te sprzeczne rzeczy. I idź w stronę prawdy. No a szabat? No takie pytanie często pada. Ewa dzisiaj do mnie właśnie też pierwszy raz mieliśmy kontakt i ona mówi, wiesz co, chciałabym zachowywać szabat, bo tak w Biblii jest napisane, bo takie jest przykazanie. Ja mówię, tak, bo Bóg cię zaprasza. Zaprasza cię do spędzania z Nim święta, świąt. Biblia naucza nie tylko o tym jednym szabacie tygodniowym, o wielu szabatach. Bóg zaprasza nas do tych szabatów wszystkich swoich. To są Jego czasy, Jego święta. Mamy sprawdzać ze Słowem, czy tak się rzeczy mają. Tak jak Berejczycy. I idźmy za tym, co jest prawdą, co jest zgodne z prawdą. Są całe społeczności, które rozmijają się z prawdą. Ja wierzę, że Bóg powyprowadza tych ludzi z tego babilońskiego myślenia, z tego błędnego myślenia, że człowiek po śmierci żyje, że dusza jest nieśmiertelna. Nie, dusza jest śmiertelna. Człowiek po śmierci nie żyje. Karą za grzech, czy inaczej konsekwencją grzechu, jest śmierć, niebyt, nieistnienie. Pierwsze kłamstwo szatana, na pewno nie umrzecie. Jak wąż powiedział do kobiety, czemu boisz się zerwać? Albo Pan Bóg powiedział, nie jesteście. Czy na pewno tak Bóg powiedział? On mówi, na pewno nie umrzecie, tylko staniecie się jak Bóg. Będziecie mieli szersze spojrzenie na to wszystko. I ona uległa pokusie. Dzisiaj jest to samo. Szatan zwodzi ludzi, żeby ulegli pokusie. Wiecie co, żeby mieć do nich dostęp. Poprzez spirytyzm, poprzez właśnie jakieś duchy, jakieś dziwne zjawiska, demony. A Bóg mówi, nie. Nie, idź za głosem prawdy. Do zakonu i do świadectwa. I taki to dzień dzisiaj miałem. Taki piękny czas, gdzie ludzie mi pokazują, jak odnajdują słowo prawdy, gdzie pokazują mi, jak Bóg ich prowadzi, jak Duch Boży ich prowadzi, prowadzi ich do zrozumienia, daje im światło z Biblii. I oni jak to światło odnajdują, to mówią, wow, wow, Zbyszek, musimy Cię odwiedzić. Musimy Cię uściskać, jak brata. Stare konie, starzy faceci. Piękne. Już opowiadałem, jak przyleciała Iza z daleka, z bardzo daleka, przyleciała, żeby mnie uściskać. Zdjęcie sobie zrobiliśmy, wow.
Iza, która kocha Słowo Boże, która kocha Biblię. Coś pięknego. Za każdym razem przypominam, wiecie co, jak ten mikrofon zapinam sobie, przypomina mi się, jejku, ktoś kocha to, co mówię i przysłał mikrofon, żeby ten przekaz, żeby on mógł iść w eter, żeby było lepiej. I za każdym razem przypomina mi się ta osoba, nie wiem, kto przysłał. Niech nie wie prawica, co czyni lewica, czy odwrotnie, lewica, co czyni prawica. Ktoś mi przysłał i cały czas, wiecie co, z drżeniem i z radością podpinam sobie ten mikrofon i przypominam sobie ten moment, co już dawno było. Jak ktoś zrobił z tego paczuszkę i mi po prostu przysłał to, żeby było lepiej słychać. Jejku, jak mnie to rozczula. Wspominam tych wszystkich pięknych ludzi, którzy są w Anglii. Jejku, taki fajny brat, piękny człowiek. W tej chwili gdzieś ten kontakt się zawiesił. Ale to, myślę, że to nie ma znaczenia. Gdzieś jesteśmy razem. Potem znowu kolejny człowiek z Anglii. Potem znowu kolejni ludzie z Anglii. Jejku. Ktoś ze Szwecji, ktoś z Danii, ktoś z Holandii, ludzie kochani. Z Polski mnóstwo ludzi. Jak ja jestem Bogu wdzięczny, że budzi ludzi. Bóg budzi ludzi. Mówi pobudka, pobudka. Będziemy opuszczać Babilon. Bo ten świat szykuje coś. Teraz jest taka cisza przed burzą. Zobaczcie, że nic się nie dzieje. Wszystko ucichło jakoś. Tak fajnie się zrobiło. Co prawda idzie zima, no wszyscy się obawiamy, co będzie. Bo nie wiemy, co przyniesie jutro. Ale wiecie co? Z Bogiem nic nie przyniesie. Zadzwonił do mnie mój brat w Chrystusie. Bliski mi człowiek z Ukrainy. To znaczy nagrał mi się na Messengerze. Wysłał parę zdjęć. Jakich bobasek. Piękny chłopczyk. Gra na pianinie. Jak szaleje. Pokazał mi zdjęcia zimy. Bo tam u nich zima, śnieg. Tam inaczej trochę jest niż u nas. No i na pytanie, jak tam leci, mówi, dobrze jest, no nie mamy wody, nie mamy prądu, ale mówi, dobrze jest. Nie mamy wody, nie mamy prądu, ale dobrze jest. Bez wody, bez prądu jest dobrze. Wyobrażacie sobie to? Niepojęte. Dlaczego jest dobrze? Bo Boga mają. To są ludzie, to jest rodzina, która przemieszkiwała tutaj u nas przez jakiś czas. Dima był długo w Polsce, wiele lat. Nauczył się pięknie mówić. Potem Marta przyjechała, jego żona. Pobrali się, urodziło się dziecko. Ale to są ludzie, którzy kochają Boga. Kochają Boga i wiecie co, cokolwiek się będzie działo, oni nie narzekają. Spadli z wysoka. Naprawdę z wysoka, bo Dima, jak pracował w Niemczech, w Berlinie, to no, zarabiał niemieckie pieniądze. Na ukraińskie warunki to naprawdę jest dobrze, jak tam jego żona pojechała, jak Marta pojechała na Ukrainę do rodziców, bo musiała się zaopiekować mamą, tatą. To, a tutaj mieszkali jakiś czas, to oni zasmakowali tego życia na zachodzie. I wiedzą, co to jest, jak jest dostatek, woda w kranie. Cokolwiek potrzebne, to idziesz, kupujesz, wszystko jest. Jak masz dobrą pracę to i dobrze zarabiasz, a jeszcze w euro, to w ogóle jest dobrze. I nagle oni mówią, dobrze jest. Nie ma wody, nie ma światła, ale jest dobrze. Wow. To jest właśnie to jest ta postawa. To jest ta postawa, gdzie ludzie, którzy... Wiecie co, zaczepili się u Boga. Panie, trzymam Cię. Boże, trzymam Cię, nie puszczę Cię. Oni są gotowi do przejścia przez różne dziwne rzeczy. Są gotowi.
jesteśmy przygotowywani. My bardzo często, wiecie co, zmieniamy miejsce pobytu, miejsce zamieszkania, szukamy miejsca, gdzie będzie łatwiej, lepiej. To jest normalne, każdy chce dobrze żyć, wygodnie. Ale musimy być gotowi na różne rzeczy. Izrael był, to była kraina mlekiem i miodem płynąca. Zostało wszystko zniszczone. Babilończycy wszystko zgruzowali, Rzymianie wszystko podeptali. Dzisiaj tułają się po świecie i to czeka być może wielu z nas. Ale nie musimy czuć się pobici czy pokonani, absolutnie. Bóg cały czas mówi, jestem. Jestem na wyciągnięcie ręki, jestem przy was, jestem blisko. Szukajcie Boga, póki daje się znaleźć. Szukajcie. Jeśli go znaleźliście, już trzymajcie się go kurczowo. Nawiązujcie z nim relacje. Im głębsze i przyjaźniejsze, tym będziecie spokojniejsi i szczęśliwsi. Ta historia grzechu, ona musi się zamknąć. To się musi wszystko dopełnić. Nie wiem jak. Do końca nie wiemy. Mniej więcej możemy określić, co nas czeka, jaka przyszłość przed nami. Ale nie musimy się bać, nawet jeśli pisze, przyjdzie ucisk, jakiego nie było od początku świata i nie będzie. Nie musimy się go bać. Dlatego, że Bóg albo zabierze tych, którzy nie dadzą radę, albo tak wzmocni tych, których przeprowadzi przez ten trudny czas, bo my, którzy będziemy przez to przechodzili, wiecie co, będziemy adwokatami Boga. My będziemy bronili Bożego charakteru. Będziemy bronili tego, kim jest Bóg, jakim jest, jaką jest istotą, jaką osobą, jaką osobowością. My tego będziemy bronili i damy radę. I damy radę. Dobra, słuchajcie. Nie chcę przedłużać, nie chcę za dużo się gdzieś tam nagadać. Bardzo wam dziękuję, że mogliśmy być razem przez ten czas. Szukajcie Pana, póki się daje znaleźć. Jest blisko, jest naprawdę, wiecie co, na oddech. Naprawdę na oddech. Jak westchniecie. Boże, Bóg jest przy was cały czas. Dobrze. Zostańcie z Bogiem i dajcie Mu się prowadzić. Trzymajcie się. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.